thank mm -hmm. Kochani, tu Hula i słuchacie słuchajcie kolejnego podcastu z serii Gdzie Jesteś, czyli temat związany z zaginięciami. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, to myślę, że jest ona nadwyraz ciekawa. Co prawda zastanawiałam się, czy dać ją do serii Gdzie Jesteś, czy może do serii Absurdalne, czy może do, do jakiejkolwiek innej serii, albo tak zwanej bezseriowej, ponieważ jeżeli chodzi o zaginięcie, które rzecz jasna jest w tej sprawie, to jest ono trochę na takim drugim tle. Ponieważ zaginięcie ma miejsce po innym okropnym wydarzeniu, o którym oczywiście wam opowiem. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do słuchania. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, jest to stan Kalifornia, mamy lata 50., 60. XX wieku i poznajemy pewne małżeństwo Marsyję oraz Jamesa Shelton. Jeżeli chodzi o okoliczności ich poznania oraz związku przedmałżeńskiego i pomałżeńskiego, to pozwolę sobie to pominąć, te całe love story, ze względu na to, że nie znalazłam dokładnych informacji, a zresztą, jeżeli chodzi o całą sprawę, to nie jest to kwestia najważniejsza. Najważniejsze jest tutaj, że w 1957 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko jest to córka o imieniu Deborah. Rok później pojawia się kolejna córka o imieniu Wiki, a w 1964 pojawia się trzecie i ostatnie dziecko. Dziecko państwa Shelton, również jest córka o imieniu Melissa. Tak więc można powiedzieć typowo kobiecy skład. Rodzina mieszkała sobie w mieście o nazwie Los Gatos, w bardzo słonecznym mieście. Jeżeli chodzi o takie życie codzienne, no to James pracował, niestety również nie znalazłam informacji, gdzie on dokładnie pracował. Natomiast Marcia zajmowała się wychowywaniem dzieci, jak większość kobiet w tamtych czasach. No i przechodzimy teraz do momentu do 1966 roku, kiedy to naszą rodzinę spotyka pierwsza bardzo, ale to bardzo przykra sytuacja, a mianowicie James ma wypadek samochodowy i niestety z tego wypadku samochodowego nie wychodzi z całą, nie wychodzi z tego wypadku w ogóle. I niestety w tamtym momencie Marcia zostaje samotną matką. Nie oszukujmy się, jest to okropna tragedia dla całej rodziny, jest to okropna trauma zarówno dla matki, no może z tymi dziewczynkami to trochę mniej, no bo one były małe, właściwie jeżeli chodzi o najstarszą z nich, to miała ona wtedy lat. 9. Natomiast no, najmłodsza Melisa miała dwa latka, więc no, może o ile Debora i ewentualnie Wiki, która miała lat 8, rozumiały, co się dzieje, i, i również pewnie było to dla nich bardzo przykre i dotkliwe przeżycie, no to jeżeli chodzi o Melisę, to zapewne nawet tego nie pamięta. W każdym razie Marsja z pomocą swojej rodziny. Z stara się stanąć na nogi, stara się znaleźć jakąś pracę, ona również z tego co wiem, to dostaje jakiś zasiłek po śmierci męża, więc jako tako udaje się całej rodzinie funkcjonować, jednak no, te ubytki finansowe stają się coraz większe, są dosyć właściwie spore, no i Marsja wraz ze swoimi córkami postanawia się przeprowadzić, postanawia się na przeprowadzić do miasta o nazwie Aptos, jest to takie, takie naprawdę małe miasteczko, niektórzy w ogóle na to tam wołali wieś w tamtych czasach, no ale jak sobie E, oglądałam zdjęcia, to raczej no, tam, taką typową wsią, to tego się nie nazwie. W każdym razie, no, mieszkania są, znaczy domy, domy, bo oni mieszkali w domu, domy są tam trochę tańsze, no i właśnie tam postanawiają się oni osiedlić. Prawie bym zapomniała dodać, co może jest dla niektórych istotne, jeżeli chodzi o chronologiczną linię zdarzeń, to przeprowadzka miała miejsce w 1967 roku, czyli rok po śmierci głowy rodziny, po śmierci Jamesa. Rodzinie udaje się jako tako zasymilować w nowym mieście, wiadomo, dziewczynki poznają nowych znajomych, Marcia również znajduje miejsce dla siebie, no i wydaje się, że jakoś ta rodzina to Zaczyna wychodzić na prostą. Jak sama Marcia też później stwierdzi, to pomału zapominała, znaczy, może nie tyle co zapominała, ale udało jej się w jakiś sposób pogodzić ze śmiercią swojego męża. Również dziewczynki potraktowały tę przeprowadzkę jako nowy start. No i właściwie też życie powoli zaczęło się jako tako układać. Przechodzimy do momentu, gdzie dziewczynka, właściwie to Debora, ponieważ na niej się skupimy tak chwilowo. Ma ona lat 11-12 no i zaczyna się okres takiego dojrzewania. Ja wiem, że dla niektórych to może będzie tak za wcześnie, no ale myślę, że jest to kwestia mocno indywidualna. No i jeżeli chodzi o Debore, to zaczęło się takie dojrzewanie i zainteresowanie chłopcami. I ja również wiem, że dla niektórych to pewnie będzie za wcześnie, ale mamy do czynienia z dziewczyną mającą lat 11-12. 12. I to zainteresowanie chłopcami to ma wymiar taki, że może kolega z klasy jej się spodobał i gdzieś tam plotkowała o nim ze swoimi koleżankami. A szczytem marzeń i bliskości było trzymanie się za ręce, więc tutaj zanim zaczniemy jakieś tam wnioski wysuwać, to nie, to było takie, takie niewinne zainteresowanie tymi chłopcami. A przyznać trzeba, że Debora miała długie blond włosy, ładne, duże, niebieskie oczy, była sztupła, dosyć niska. No i jeżeli chodzi o taki wygląd ogólny, to uchodziła ona za dziewczynkę ładną, za dziewczynkę popularną w miarę, jeżeli chodzi o tam ten kręg jej znajomych, ponieważ myślę, że to jest w takim okresie lat 11-12 dość ważne, aby być akceptowanym wśród swoich znajomych. No i jeżeli chodzi o Deborę, to jak najbardziej z tym problemu nie było. Miała ona sporo przyjaciół, często wychodziła z nimi na rower i to była taka forma rozrywki dla tamtejszych dzieciaków, no bo jeżeli chodzi o, o miasto o nazwie Aptos, no to raczej tam większych rozrywek dla dzieci nie było. Więc tutaj takie wyjście na rower, wyjście na rolki, spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ale to też były jeszcze czasy, kiedy dzieci wychodziły na dwór. Tak więc wszyscy się miło i wesoło ze sobą spotykali, bawili na świeżym powietrzu. I tutaj ważnym aspektem w tej sprawie jest fakt, że Debora miała taką swoją, no, jedną z lepszych przyjaciółek. Nie wiem, czy ona ją określała jako najlepszą przyjaciółkę, ale dziewczyny się razem trzymały. Była to jej rówieśniczka o imieniu i nazwisku Lori Reed. No i pod koniec 1968 roku, czyli w momencie, kiedy zarówno Debora, jak i Lori miały lat 11, no tam w 1969 miały lat 12, no, tutaj można sobie łatwo policzyć. W każdym razie pod koniec tego 68 roku, w grudniu, kiedy to się zbliżały święta Bożego Narodzenia i wiadomo, taki fajny świąteczny nastrój, no to Debora zdradziła swojej przyjaciółce, że poznała starszego chłopaka. No i tutaj ciężko powiedzieć, jaki to wiek dla niej był starszy chłopak, bo pamiętam, jak ja miałam lat około 11-12, to dla mnie osoba w wieku lat 15 była już taką starszą osobą, a tutaj niewykluczone, że na przykład Deborah miała na myśli chłopaka, który mógł mieć lat 20. No, ale jeżeli chodzi o taki konkretny wiek tego chłopaka, który zresztą miał na imię Sherman, bo tego ona przedstawiała, że to jest Sherman, jest taki słodki, jest uroczy, że ze sobą rozmawiamy, tam spotykamy się w jakiś sposób, tutaj oczywiście nikt tego Shermana nie widział nigdy na oczy. Biorąc pod uwagę, że to jest małe miasteczko, no to powinni gdzieś tam kojarzyć tego Shermana, ale Debora tłumaczyła, że tam Sherman mieszka trochę dalej, i on do niej przyjeżdża, ale to, no, nie powiedziała dokładnie, ile on ma lat, więc tutaj możemy się jedynie domyślać. Wiemy, że był on starszy i coś, co jest ciekawe, to jeździł on na motocyklu, i on na tym motocyklu niby przyjeżdżał i, i zabierał Debore na jakieś tam wyprawy. No oczywiście nikt tego nigdy nie widział, nikt tego Shermana nie widział na oczy, i jak to do końca wyglądało, to ciężko stwierdzić. No z pewnością jakaś internetowa znajomość to w grę nie wchodzi, no bo to były czasy, gdzie ten rozwój internetu dopiero się zaczynał, a ja żadne komputerze w domu to można było sobie zapomnieć, ewentualnie mogli się gdzieś tam listowo poznać, bo były z tego co wiem, z tego co tam. Czytając o tamtych realiach się dowiedziałam, to były jakieś tam gazetki korespondencyjne, no i można było między sobą wymieniać listy. W każdym razie z pewnością Debora jakoś tego Shermana poznała, no i opowiadała swojej przyjaciółce, jaki to on jest fajny, uroczy i słodki, no i oczywiście tam przyjaciółka ją dopytywała, no bo tu mamy takie dziewczynki lat 12, które już, już po prostu rączki zacierają, ekscytują się, że jest jakiś chłopak, który się nimi zainteresował. E, zwłaszcza, że to było taka no, pierwsze zauroczenie. No, miłością to może tego wielką nazwać nie można, ale to było takie pierwsze zauroczenie, no i obie były podekscytowane zarówno Lori, tym, że jej przyjaciółka sobie jakiegoś tam chłopca znalazła, i Debora, która no, cieszyła się, że może będzie z tego związek na całe życie. Ale moi drodzy, idziemy dalej. Minęły święta Bożego Narodzenia, minął nowy rok i mamy styczeń. Dokładnie to mamy 3 stycznia, jest to piątek. No, i tego dnia Debora poprosiła swoją mamę, aby mogła wyjść ze znajomymi na rower, tam się z nimi spotkać i dobrze bawić, dobrze miło spędzić czas. Jeżeli chodzi o Marsyję, to gdzieś od zawsze ona miała taką. Tak, tak Taki niepokój w stosunku do swoich dzieci, że jeżeli te dzieci gdzieś wychodziły czy na rower, czy ze swoimi znajomymi, to zawsze pytała z kim idą, gdzie będą i jak to ma wszystko wyglądać. I gdzieś tam za każdym razem, kiedy Debora wychodziła na rower, no to jej mama troszeczkę się zamartwiała, tak? Tutaj nie przesadzając w żaden sposób, ale taki mały niepokój był. W każdym razie no, zgodziła się na to, żeby jej córka poszła na rower. Oczywiście Debora powiedziała, z jakimi znajomymi będzie i gdzie ona będzie. No i mowa była taka, że ma ona przed południem, ponieważ na godzinę i tutaj do tej godziny nie dotarłam, ale około 15-16 były one umówione razem do dentysty. Znaczy, no Marcyja ze swoimi wszystkimi córkami szła na taki przegląd, no i umowa była taka, żeby Debora przed tą godziną wróciła do domu. Dziewczynka wyszła z domu, Marcyja zaczęła zajmować się swoimi tam codziennymi obowiązkami, zajęcie się młodszą córką, jakieś tam gotowanie. No i czas sobie na spokojnie i miło mijał, aż do godziny 14, kiedy to zadzwonił telefon. No były to wtedy telefony stacjonarne, więc się dzwoniło z jakichś tam budek telefonicznych, telefonicznych albo ze swojego domu z telefonu stacjonarnego. No i Marsyja odebrała ten telefon i tutaj troszeczkę ją ta wiadomość zdziwiła, to co usłyszała, a usłyszała młody głos w słuchawce, jak sama stwierdziła, to był taki głos nastolatka, który powiedział, że mamy Twoją córkę i w tym momencie masz jechać na Trout Gold Road i dać nam 500 dolarów, w przeciwnym razie córce stanie się krzywda. No i tutaj parę kwestii wyjaśnienia, a mianowicie Marcia zignorowała ten telefon, znaczy zignorowała. Początkowo stwierdziła, że to jest głupi żart, najprawdopodobniej jakiś tam kolega Debory się podszywa i, i robi tam, wykonuje głupie telefony i właściwie nie ma się czym martwić. No i tutaj jest taka kwestia, że, że nie wiem, może Wy jak byliście w takim wieku typowo dziecięco-nastoletnim, czyli jakieś tam, nie wiem, 11-12 lat, i ja pamiętam, że że były tego rodzaju zabawy, czyli na przykład do kogoś domofonem i pytanie he, 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 czy lodówka Panu chodzi? A jak Pan odpowiadał, że tak, to aha, to proszę ją łapać. No i właściwie w ten sposób Marcia potraktowała ten telefon. Tym bardziej, że jak sama stwierdziła, no głos wydawał się być takim nastoletnim, być może nie wiem, jeszcze przed mutacją, bo przynajmniej tak mogła ten głos odebrać. No to stwierdziła, że na najprawdopodobniej jest to głupia zabawa. No ale w momencie, kiedy zbliżała się ta wizyta u dentysty, a jej córka do domu nie wróciła, no to zaczęło robić się trochę niepokojąco. No i tutaj Marcia cały czas miała z tyłu głowy ten telefon, tak więc postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pos poszukać Debory. Ona wsiadła do samochodu i zaczęła jeździć po całym tam mieście w poszukiwaniu swojej córki. No i znalazła taką ekipę jej znajomych, z którymi rzekomo miała wtedy wyjść, tak więc do nich podjechała. No i spytała się, czy jest może z nimi Debora, albo czy może przynajmniej wiedzą, gdzie jest ta Debora. Na co jej znajomi odpowiedzieli, że Debora była z nimi, to prawda, ale ona około godziny 11 gdzieś sobie pojechała. No i tutaj... Ciężko stwierdzić, gdzie ona pojechała, bo im nie powiedziała, gdzie ona jedzie na tym rowerze, ale znalazła się Lori, czyli ta lepsza przyjaciółka, która no, troszeczkę się też sytuacją zaniepokoiła, no i powiedziała, że, że okej, okay, ona miała chronić swoją przyjaciółkę, tam ją kryć. No, ale w momencie, że ona nie przyszła do domu, no to też trzeba się sprawą zainteresować. No i Lori powiedziała matce Debory, że Debora była wtedy umówiona ze wcześniej wspomnianym Shermanem. I że Komu Sherman miał przyjechać na swoim tam motorze, jeszcze miały być jego dwie siostry, no i mieli oni sobie wszyscy razem miło spędzić czas. No rzecz jasna, Marsyja o żadnym szarmanie nie miała pojęcia, jednak ta informacja ją troszeczkę uspokoiła, no bo skoro był jakiś chłopiec, może pierwsza miłość, no to, no to może faktycznie gdzieś tam sobie z nią siedzi, spędzają razem czas i straciła rachubę czasu. No i gdzieś tam z tyłu głowy była nadzieja, że jak ona wróci do domu, no to już przed domem pewnie będzie stał rower Debory, no i cała sytuacja się wyjaśni, oczywiście tam Debora dostanie szlaban i ze wszystkich stron Marsyja wypyta, kim jest ten Sherman. No ale wróciła ona do domu i niestety roweru nie było. Jej córki również w domu nie było, a więc no, postanowiła ona poczekać jeszcze tak z godzinkę, z dwie, aż zrobi się późno. No bo biorąc pod uwagę, że faktycznie jeżeli Debora straciła rachubę czasu, albo gdzieś tam, no może nie chciała przy tym szermanie mówić, że o jej musi ona wracać do domu i tam ma wizytę u dentysty, bo może jej było głupio, No wiadomo, tam nastolatki mają różne, czasami dziwne fobie, ja sama o tym wiem. No i tak więc Marsyja postanowiła jeszcze chwilę poczekać, ale zaczęło robić się ciemno, bo jej córce nie było ani śladu. Więc sytuacja zaczyna robić się nieciekawa i Marcyja postanawia zgłosić zaginięcie swojej córki. Funkcjonariusze przybywają do domu rodziny Shelton i robią przesłuchanie. Oni przesłuchują początkowo Marcyję, przesłuchują młodszą siostrę, czyli Wiki. tam przesłuchują również sąsiadów, czy czegoś nie widzieli, przyjaciółki Debory. No i wiadomo, jak to jest w takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z dwunastolatką, która znika z domu, ta pierwsza myśl, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, myślę, że już się o tym przekonaliście, bo zarówno i na tym kanale, i na wielu innych mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wszyscy myślą, że jest to jakaś ucieczka z domu, że jest to bunt nastoletni, no i z pewnością niedługo wróci. Ale pewnie również, jak doskonale wiecie, nie wraca, no i mijają dni, mijają tygodnie a po deborze nie ma ani śladu. I tutaj funkcjonariusze zaczynają traktować tę sprawę priorytetowo, zaczynają ją traktować na poważnie. E, oczywiście gdzieś tam starają się znaleźć tego Shermana, ale okazuje się, że faktycznie nikt nie ma o nim pojęcia, ani tutaj z, z, z Aptos, ani z jakichś takich innych e, przy, bliskich miast. No i tak sytuacja e, faktycznie wygląda dosyć dziwnie. Mijają dni, mijają tygodnie, a właściwie to mijają dwa miesiące. Właśnie wtedy, w sobotę, 8 marca, młody chłopiec, tutaj też nie znalazłam, ile on miał dokładnie lat, jak miał na imię, jak miał na nazwisko, w każdym razie jest opisany jako młody chłopiec, bawił się na takim pobliżu mostu kolejowego, jakoś tam, nie wiem, sobie po lasach biegał, no i wszedł na wzgórze, te wzgórze właśnie obok tego mostu się znajdowało, no i odkrył coś przerażającego, a mianowicie odkrył na tym wzgórzu, gdzieś tam głęboko w zaroślach, ciało. Oczywiście powiadomił osoby starsze i, i odpowiednie służby, który, które w miarę szybko zjawiły się na miejscu. Jak się spodziewacie, ciało te należało do Debory. Jednak ustalenie tego nie było takie proste, ponieważ minęły dwa miesiące i no, ciężko było cokolwiek wywnioskować na podstawie ciała, które już było w stanie dość mocnego rozkładu, tak więc żeby w ogóle potwierdzić, że była to Debora, to potrzebne były tam skany dentystyczne i na podstawie uzębienia dotarli do tego, że właśnie najprawdopodobniej była to ona, znaczy najprawdopodobniej, no na pewno była to ona. Nie oszukujmy się, rzecz się stała przerażająca. Jest to kolejny cios dla całej rodziny i jeżeli chodzi o Marsyję, matka deboryt, naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko było jej się pogodzić z tą informacją, że jej córka nie żyje. W każdym razie, no, życie toczy się nadal, sprawa toczy się nadal. No i zastanawiają się wszyscy, jak doszło do tej śmierci, tak? Kto za tym stoi? No bo ktoś oczywiście za tym stał. I jak się okazało, jeżeli chodzi o śmierć Debory, to nastąpiła ona nagle i nastąpiła ona wskutek unuszenia. No, i teraz kwestia wygląda w ten sposób, że, że to ciało troszeczkę tam leżało. Najprawdopodobniej, według tego, co tam śledczy, śledczy przyjęli, to leżało co najmniej miesiąc w tamtym miejscu. No i niedaleko, znaczy niedaleko obok szyi dziewczynki, znaleziono jej bieliznę. I najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o to uduszenie, to było to uduszenie bielizną. Przynajmniej takie wnioski wyciągnęli śledczy. Tutaj mamy do czynienia no, z, z dość mocnym rozkładem, tak więc nie można było przyjąć tego, czy Debora była w jakikolwiek sposób wykorzystywana seksualnie. Jednak no, nie jest w żaden sposób to wykluczone, ale też i również nie jest to potwierdzone niestety. No cóż, sprawa wygląda okropnie, zwłaszcza, że znalezienie ciała w żaden sposób nie pomogło w śledztwie związanym z zagnięciem Debora, a w tym przypadku to już nie tylko zagnięciem, ponieważ no, w dalszym ciągu nie było żadnych podejrzanych, na ciele również nie znajdowały się żadne materiały genetyczne, żadne oznaki wskazujące na tego, kto mógł być sprawcą. I oczywiście zaczęła się lawina zgłoszeń, ponieważ sprawa stała się dosyć medialna, a przynajmniej medialna na tamtą okolicę. No i zaczęły się telefony, że ktoś wie, kto jest sprawcą, albo że to ja jestem sprawcą. też dzieciaki dzwoniły, które tam podśmiechując się przy słuchawce wołały, że to tak, ja to zrobiłem. No oczywiście były to takie fałszywe tropy. No i Marcy bardzo zależało na tym, aby rozwiązać sprawę tego, co się wydarzyło z jej córką. Tak więc skrupulatnie dzwoniła ona na komisariat, aby dowiedzieć, czy są jakieś nowe informacje w tej sprawie. I tutaj za każdym razem tak jak ona to opisywała. Funkcjonariusze mówili, że tak, mamy jakiegoś podejrzanego, jak parę dni później znowu Marcia dzwoniła na komisariat, no to zderzała się z informacją, że no niestety ten podejrzany okazał się jednak nie być podejrzanym i znowu był to ślepy trop. Jak część z Was się może domyślać na podstawie wielu podcastów, przesłuchanych nie tylko na tym kanale, jest to sprawa, która rozwiązana nie została. Jednak tutaj mamy, dotarła na takich paru tropów, właściwie, na no ciężko to nazwać tropami, ale w 2011 wyciekły takie, jakby to powiedzieć, wizje lokalnych medium albo ludzi, którzy tam jakieś zdolności tego typu mają. No, i wiem, że można sobie w takie rzeczy wierzyć, można sobie w takie rzeczy nie wierzyć. Na dobrą sprawę są to jedyne domysły, które właściwie to mogłyby się pokrywać z tym, co się wydarzyło. Tak więc ja mam tutaj przeczytam takie trzy, można powiedzieć, relacje z takich sesji z tymi ludźmi. Pierwszą z takich osób jest emerytowany zastępca szryfa, więc wcale to nie jest jakiś stary, pomarszczony znak z długą brodą. Mężczyzna ten miał najmniej nazwisko: Mike Burton, i powiedział, tutaj cytuję. Widzę stary samochód, chyba hipisowska furgonetka, należąca do białego mężczyzny. Z wyglądu, nieogolony hipis. Parkował w pobliżu ich domu i szkoły, planował od dawna swoje działanie. Prawdopodobnie wciąż żyje i niewykluczone, że odsiaduje wyrok. Jaki wyrok? No to już tutaj nie wiadomo. Ale albo Mike miał coś ewidentnie do hipisów. Albo faktycznie miał taką wizję, i być może ta wizja brzmi całkiem realnie, no bo biorąc pod uwagę, że coś się wydarzyło, to teraz wszystko może brzmieć realnie. No ale mamy do czynienia z kolejną, z kolejnym medium, chyba tak to można nazwać, i z kolejną wizją. Medium z Kanady, kobieta o imieniu Ronda, i tutaj również cytuję: Widzę mały park w zalesionym terenie. Myślę, że Debbie kogoś poznała. Mężczyzny w wieku 18-19 lat, który nie potrafił dogadać się ze swoimi rówieśnikami. Dlatego rozmawiał głównie z dziećmi i nastolatkami. Jego motywem był motyw seksualny. No i tutaj zdaniem rondy Debbie dużo wcześniej poznała tego chłopaka. I mówiła swoim znajomym, że spotyka się z Shermanem, który tak naprawdę nie istniał, albo być może nawet ten mężczyzna miał na imię Sherman. Jednak najprawdopodobniej, jeżeli chodzi tutaj o, o to, co myśli Ronda, to Sherman był jedynie wymówką po to, aby to wszystko ładnie wyglądało. Tak, że mówiła, że się spotyka ze starszym chłopakiem, może lat około 14-16, jest to Sherman, ma dwie siostry, jeździ na motorze, a tak naprawdę był to ten mężczyzna. Na dobrą sprawę pierwsza wizja wcale nie wyklucza drugiej, ale teraz przechodzimy do trzeciej i do ostatniej. Tym razem jest to znana wsikiego Ursula Kain, która twierdzi, i tutaj znowu cytuję: Widzę kujące krzewy, czuję, że znała tę osobę. Młody chłopak, który ją obserwował. Imię to Joe lub Johnson. Nie umarła tam, gdzie ją znaleziono. Co do mężczyzny, to niewykluczone, że siedzi on teraz w więzieniu. Więc, moi kochani, ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy jak najbardziej wierzą we wszelkiego rodzaju media i jasnowidzów. Są też osoby, które są mocno temu sceptyczne, ale coś, co ja przynajmniej zauważyłam na podstawie tych trzech opisów, to mniej więcej w jakiś sposób one się pokrywają, ponieważ mamy tutaj do czynienia z młodym mężczyzną, mamy tutaj do czynienia z tym, że może on w tym momencie przebywać w więzieniu mamy również tutaj do czynienia w dwóch przynajmniej się to powtórzyło, że od jakiegoś czasu ten mężczyzna obserwował Deborę tak więc w jakiś sposób można na podstawie tych trzech wizji portret tego człowieka sobie wyrobić, oczywiście zaznaczając tutaj, że w takie rzeczy wierzymy w każdym razie Przypominając sobie tutaj ten telefon, który miał miejsce wtedy w dniu zaginięcia Debora o godzinie 14 i to, że mama stwierdziła, że był to właśnie głos młodego chłopaka, jakiegoś nastolatka, no to oczywiście również i po tym można wnioskować, że był to jakiś młody chłopak, ale coś co ja zauważyłam to fakt, że powiedział on mamy twoją córkę, a nie mam twoją córkę. I zdaję sobie sprawę, że, że no oczywiście te mamy to mogłoby brzmieć tak, być tak w ramach, nie wiem, usilnienia autorytetu, że jest nas kilku, tak? że, że, że tutaj w grupie siła, ale równie dobrze mogło faktycznie być kilku sprawców. Co do tej kwoty, czyli 500 dolarów, ja sobie zrobiłam taki mały research, żeby sprawdzić ile mniej więcej w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych się zarabiało i mniej więcej ile takie 500 dolarów wynosiło, no bo wiadomo tutaj wtedy był też inny przelicznik, inne zarobki. No i dotarłam do informacji, że tak przeciętna płaca za miesiąc wynosiła od 250 do 300 dolarów. Więc jeżeli chodzi o te 500 dolarów, no to tak mamy do czynienia z wypłatą za dwa miesiące albo za pół miesiąca. Weźmy tutaj pod uwagę, że nie jest to jakaś taka wielce wygórowana kwota, bo ja też czytając o różnego rodzaju porwaniach, przetrzymywaniach i takich telefonach, to nieraz ci sprawcy w milionach żądają, tak? A tutaj mamy do czynienia no, z dwumiesięczną pensją, co również mogłoby świadczyć o tym, że, że, że tak, że dzwonił mało lat, który nam bardzo mocno potrzebował pieniędzy i nie wiem, faktycznie no, ta kwota jakoś tak mocno Mocno wygórowana nie była. Nie wiem, jak wyglądała na tamten czas sytuacja rodziny Shelton, no bo równie dobrze mogło nie mieć tych pieniędzy. mogły być oni całkowicie na zero albo mieć kompletnie wyliczone do końca miesiąca. W każdym razie, no nie wykluczone, że taką sumę dałoby radę zebrać. Ale to taka tylko moja dygresja. Nie jest to koniec całej sprawy, ponieważ nie bez powodu ten podcast, ta historia jest w serii Gdzie Jesteś. Tak więc tutaj, moi drodzy, no jeszcze nie jest to koniec. Mamy rok 2001, więc minęło ponad 30 lat od tragedii, jaka spotkała rodzinę Shelton. Już wszystkie córki zdążyły dorosnąć, gdzieś tam założyć swoje własne rodziny, pokładać sobie swoje życie. Jeżeli chodzi o Marsję, to było jej bardzo ciężko. Gdzieś tam w momencie, kiedy jej dwie córki, czyli właśnie Wiktoria i Melissa dorastały, dojrzewały, no to już nad wyraz jej pilnowała, żadnego, znaczy, no żadnego, no, no bardzo... Przykładała uwagę, uwagę do tego, gdzie one wychodzą, z kim one wychodzą, i tam no czasami ciężko było, żeby one w ogóle gdziekolwiek wyszły, ale jakoś im się wszystkim udało ułożyć życie, również Marcyi udało się jako tako pozbierać po, po tej tragedii, najpierw mąż, później córka. W każdym razie, jak sama twierdzi, była ona na dobrej drodze, aby sobie całkowicie to w głowie poukładać. Jednak w 2001 roku jej starsza, znaczy no starsza, najstarsza w tym momencie córka Wiktoria, która była o rok młodsza od, od Debi, od Debory, czyli Wiktoria miała w 2001 roku lat 44, była kobietą po rozwodzie. I znalazła sobie, znaczy miała partnera. Miała takiego partnera życiowego. Tutaj ja nie doszłam nawet do tego, jak ten partner miał na imię, jaką miał na nazwisko. Jednak ich związek do końca poukładany i szczęśliwy nie był. Tak więc w tym 2001 roku para postanowiła się rozstać. I było to pod koniec grudnia 2001 roku. I właśnie pod koniec tego grudnia Marsja, czyli mama, zauważyła, że jej córka Wiktoria do niej nie dzwoni. One miały dość dobry ze sobą kontakt, były zżyte, te telefony były praktycznie codzienne. No i w momencie, kiedy tam drugi, trzeci dzień Wiktoria nie zadzwoniła, no to no po pierwsze oczywiście Marsja sama zaczęła do niej dzwonić, ale również jej córka nie odbierała. Tak więc troszeczkę zaczęło ją to niepokoić. I zadzwoniła ona do tego jej byłego partnera. Znaczy, no, ona już wiedziała, że oni się rozstali, więc do niego zadzwoniła. Z pytaniem, czy może wie, gdzie jest Wiktoria. No i jak on stwierdził, Wiktoria postanowiła spędzić nowy rok w San Francisco, co wydało się Marsei dosyć dziwne, ponieważ no, tak jak wspominałam, kobiety miały ze sobą dobry kontakt. I raczej, gdyby Wiktoria miała takie plany, aby spędzić nowy rok w San Francisco, no to z pewnością by o tym powiedziała swojej mamie. Co do miejsca zamieszkania, to Victoria w tamtym czasie mieszkała w Clear Lake, również w Kalifornii, jest to niedaleko Aptos. Tak więc Marcia postanowiła sama odwiedzić dom swojej córki i sprawdzić, co się dzieje. Ponieważ była to końcówka grudnia, a z tego, co powiedział ten były partner Victorii, no to ona lada dzień miała do tego San Francisco, ale powinna być jeszcze w domu. Tak więc Marcia postanowiła na własną rękę przekonać się, dlaczego jej córka nie odbiera telefonów. Jednak tutaj mamy sytuację, że dociera ona do domu Wiktorii, i tutaj nie mam pojęcia, czy miała ona zapasowe klucze, czy może drzwi były otwarte. W każdym razie udało jej się bez problemu wejść do domu. No i zauważyła coś dziwnego, a mianowicie zauważyła to, że torebka Wiktorii znajduje się w salonie. Ona to sobie normalnie leży. W tej torebce znajdowały się jej dokumenty osobiste, znajdowały się tam jej dowód tożsamości, prawo jazdy, również w portfelu znajdowała się całkiem duża suma pieniędzy, jednak po Wiktorii nie było ani śladu, więc jak na osobę, która miała gdzieś tam wyjeżdżać, albo być może nawet już wyjechała, no to zostawianie swoich dokumentów, zostawianie torebki ze swoimi osobistymi rzeczami jest trochę, trochę dziwne. Marcyja postanowiła na własną rękę zrobić tak zwane przeszukanie. Zadzwoniła ona do znajomych Wiktorii i gdzieś tam chciała się dowiedzieć, czy może ktoś ma jakieś informacje na jej temat. Co do tego wyjazdu do San Francisco, no to raczej nikt o tym nie wiedział, że ona ma tam w ogóle jechać. A po Wiktorii nie było ani śladu. Tak więc Marcyja postanowiła zgłosić zaginięcie swojej drugiej córki ponad 30 lat później. I tutaj, moi drodzy, mamy już do czynienia z osobą dorosłą, bo o ile zaginione jest dziecko, no to faktycznie sytuacja może być bardziej poważna, może być bardziej napięta, ale mamy do czynienia z 44-letnią kobietą, która no, miała prawo sobie gdzieś pojechać, gdzieś zniknąć, miała ona prawo nie brać swoich dokumentów, zostawić torebkę, nawet zostawić drzwi otwarte, no, no wszystko miała, miała prawo zrobić jako dorosły człowiek, jako tam dorosły obywatel, ale nie oszukujmy się, sytuacja była dziwna. Ponieważ no, no, policja postanowiła coś zrobić w tym kierunku, postanowili oni tam sprawdzić jej pocztę mailową, yy, sprawdzić tam, przysłuchać znowu znajomych, jakieś tam poszukiwania zrobić. Oni dość długo męczyli tego jej byłego partnera, nie, nie węża tego, tego, z którym się spotykała i z którym ten związek nie wyszedł. Bardzo długo gościa męczyli, ale również nic z tego nie wyciągnęli. I moi kochani, no początkowo Marsja miała nadzieję, że lada dzień Wiktoria wróci, że się odezwie, że, że jednak ta sytuacja zostanie rozwiązana, ale moi drodzy, do dnia dzisiejszego, do 2020 roku, nie ma po Wiktorii ani śladu. I całkiem niedawno, znaczy no niedawno, w 2014 był taki artykuł i był to wywiad z Marsją, która stwierdziła, że jej zdaniem najprawdopodobniej Wiktoria nie żyje. I być może nigdy ta sprawa nie zostanie rozwiązana, albo gdzieś przypadkiem zostanie znalezione jej ciało, tak jak było u Debory. No cóż, sprawa jest dosyć osobliwa, jest ona dziwna, biorąc pod uwagę, że, że znika jedna siostra, znika druga siostra. Wiadomo, no, takie sytuacje zazwyczaj parami nie chodzą, jak już jest jedno zniknięcie, no to, no to rzadko, kiedy dzieje się drugie, to ponad 30 lat później. To już jest niestety koniec tej sprawy, ponieważ nie ma albo nie znalazłam więcej szczegółów na ten temat. Jeżeli chodzi tutaj o znalezienie Wiktorii i o rozwiązanie sprawy Debory, to w dalszym ciągu jest to jeden wielki znak zapytania. Uważam, że jak najbardziej ta, ten podcast, ta sprawa była warta przedstawienia. Jestem ciekawa tego, co Wy o tym myślicie, no bo. Nie oszukujmy się, myślę, że jakieś refleksje po posłuchaniu tej sprawy, oczywiście do końca, jeżeli są takie osoby, które wytrwały do końca. A właśnie, no, jeżeli dotrwaliście do końca, to piszemy w komentarzu Brianusz. Coś, co mi się bardzo spodobało, był to komentarz a propos sprawy związanej z Facebookiem. Bardzo mi się ta nazwa, mi się ta nazwa spodobała, tak więc kto dotrwał do końca, pisze Brianusz. No i oczywiście czekam również na Wasze jakieś tam refleksje, komentarze, być może jakieś szczegóły, które. Przypominałam związane z tą sprawą, ponieważ wiadomo, no, no każdy ma jakieś swoje osobiste refleksje. Ja jestem ciekawa Waszych refleksji. I to by było na tyle. Zapraszam na grupę na Facebooku Kryminalne Kapucynki. I do usłyszenia!